Faustyna Kopeć, uczennica klasy 3 A Szkoły Podstawowej nr 2 w Jaworznie. Nagranie na ogólnopolski konkurs recytatorski Mówiąc wierszem 2021. Wiersz Elżbiety Gorzkiej-Kmieć o ośmiornicy w spódnicy. Słyszeliście o ośmiornicy, która pływała w spódnicy? Widziałam ją latem w Adriatyku, a rok później w Bałtyku. Pływała w tiulach, koronkach, woalach, z torebką, w szalu i w okularach. Oburzyły się ośmiornice. To skandal! Niech wyrzuci tę spódnicę. Dziwadło, tiule, woale, koronki, pierścionki na mackach, a talia jak ustąpi. W kapeluszu też ją widziałam. I co? Jak to co? Zdrętwiałam. To skandal, przesadziła, ja bym się tak nie ośmieliła. Dziwaczne kapelusze, woale, długie szale, spódnic ma chyba 40 i pewnie sutem się w nich mieści. Przecież ośmiornicy nie wypada pływać w spódnicy, to nie jest w dobrym tonie, niech sobie pływa w balatonie. A ośmiornica podglądana z oddali tańczyła salsę na fali. Mamy cię dosyć w Adriatyku. Wynoś się do Bałtyku. Cóż miała zrobić? Spakowała spódnicę, cześć i syknęła, cześć. A w Bałtyku rewelacja, co za styl, co za gracja. Węgorze i śledzie komplementowały ją przy obiedzie. Zachwycały się ośmiornicą flądry i szprotki, młode meduzy i dorsze ciotki. Wkrótce cały Bałtyk stał się kolorowy i komu by przyszło do głowy, że dokonała tego ośmiornica, która lubiła pływać w spódnicach.